Witajcie w drugiej części naszego pamiętnika. Ta łazienka już tak nie wygląda. Jeśli nie widzieliście pierwszej części, to zapraszam tutaj. Mamy już podwieszany sufit i część ścian zabudowanych płytami budowlanymi. Teraz działamy dalej. Dzień 13. Dziś chcemy skończyć zabudowę ścian. Mimo naszych wielkich starań, przyłącze prysznicowe wyszło nam najgorzej z całej instalacji. Jest osadzone zbyt głęboko i się skręciło. Długo myśleliśmy, co z tym zrobić. Najlepszym rozwiązaniem będzie zrobienie tego odcinka od nowa. Nad pralką będą gniazdka elektryczne. Wycinamy otwory w płycie oraz w cegle. Zrobimy jeszcze próbę szczelności ciepłej wody. W tym celu połączymy oba obwody. Odkręcamy i mamy ciepłą wodę w kranie. Dzień 14. Dziś stelaż podtynkowy. Najpierw wyznaczamy sobie położenie gabarytu względem pionów kanalizacyjnych. Zależy nam na minimalnej zabudowie, ale wiele też tu nie ugramy. Dopasowujemy odpływy. Mocować będziemy przy pomocy pręta 10 mm i kotwy chemicznej. Jak wszystko pasuje, to mocujemy. Dokręcamy stelaż do ziemi, poziomujemy i zostawiamy na 24 godziny. Dzień 15. Wracamy na plac boju. Odcinamy nadmiar krętów. Podłączamy instalację i sprawdzamy szczelność. Wycinamy płyty pod zabudowę. W tym celu posłużymy się szablonem. Do zabudowy z 2 cm płyt należy mieć dłuższe wkręty. Piony obudowujemy resztkami płyt, które pozostały. Wszystko dobrze się zgrywa. Zabudowa gotowa. Dzień 16. Wypożyczyliśmy maszynę do cięcia płytek. Zastosujemy minimalną fugę 1 mm. Mamy drewnopodobny gref 20x120. Na razie układamy tak, jak nam się wydaje najładniej. Zaczynamy przycinanie. Cięcie maszyną idzie dobrze, a krawędzie są równe. Cięcie po dłuższej krawędzi. Drugie podejście to samo. Pozostała nam tylko jedna rezerwowa płytka. Możemy kupić dodatkową paczkę i próbować dalej, albo oddać do cięcia wodą. Oddamy do cięcia. Niektóre płytki musimy wycinać ręcznie. Na koniec jeszcze wkleję ostatnie elementy przy ościeżnicy i zagruntuję sufit. Obcinamy przebity kręt do salonu. A drabina nie wytrzymała tygodnia. Widocznie obciążenie 55 kg ją przerosło. Dzień 17. Dziś wykańczamy sufit. Łączenie płyt zabezpieczymy taką taśmą. Ta taśma to chyba nie jest najlepsze rozwiązanie. Marszczy się. Klejamy narożniki, szpachlujemy łączenia i wkręty. To jest dużo trudniejsze niż mogłoby się wydawać. Dzień 18. Samego rana przyjechałam przeszlifować sufit. Użyję takich kostek z papierem ściernym. Tak wygląda sufit, tak łazienka, a tak ja. Szpachluję łączenia drugi raz. Wieczorem chcę położyć pierwszą warstwę hydroizolacji,
więc jeszcze posprzątam i zagruntuję podłogę. Jak ten czas leci? Mam taką gumową, elastyczną taśmę, zabezpieczę nią kąty łazienki. Hydroizolacja dobrze się rozprowadza, zarówno pędzlem, jak i wałkiem. Takie narożniki można kupić gotowe, ale ja je wycinam sama, nie ma z tym problemu. W porównaniu do innych prac, to jest bardzo prosta, czysta i przyjemna praca. Dzień 19. Hydroizolacja wyschła, wygląda ładnie. Nakładam drugą warstwę. Wczoraj malowałam w jednej osi, a dzisiaj w drugiej. Wieczorem nasz kolejny pierwszy raz. I już jesteśmy. Panowie pięknie przycięli mi płytki po długości. Koszt to 18 zł za metr bieżący. Mąż wyrabia klej, a ja zajmę się resztą. Wyznaczyliśmy początkowe ułożenie pierwszej płytki. Zabieram się za nakładanie kleju i tak jedna po drugiej. Niestety nie mogłam jednocześnie nagrywać i kleić, a mąż był w zbyt dużym stresie, aby trzymać kamerę. Nasza pierwsza podłoga gotowa. Dzień 20. Wczesnym rankiem przyjechałam zafugować. Wykonuję wszystko zgodnie z instrukcją. Nawilżam spoiny, ponownie mieszam masę i działam. Kolor wybrałam trudny, bo sprzątanie zajęło dłużej niż fugowanie. A wieczorem działam dalej. Kolejne szlifowanko. Pył wszędzie, ale wyszło ładnie. Gdzie niegdzie uzupełniam jeszcze dziurki szpachlą. Sprzątam i gruntuję pod malowanie. Dzień 21. Malujemy. Łazienka niemal przygotowana pod układanie płyt roko. Dzień 22. Dziś robimy jeszcze LEDy na półeczce. Wklejamy narożniki i szpachlujemy łączenia. Dzień 23. Ostatnie szlify przed układaniem na ścianach wielkogabarytowych płyt roko. Niesienie ich do mieszkania było nie lada wyzwaniem. Już teraz zapraszam Was do oglądania kolejnej części naszego pamiętnika. Do zobaczenia!